Siemano ludziska, z tej strony Wojciech, witam was w drugim odcinku League do Perfekcji, czyli mojej serii z Futa. Drugi odcinek, wczorajszy odcinek poszedł bardzo fajnie, bardzo spoko odcinek, jeżeli nie ogarniacie, o co chodzi. Jeżeli to jest pierwszy odcinek, jaki oglądacie, to koniecznie zajrzyjcie i przyjdźcie tu z powrotem. Postanowiłem, że na początek otworzę sobie kilka paczek, żeby załatać dziury w kontraktach i w kondycjach i patrzcie, co się stało. No, tak mniej więcej wyglądała moja reakcja. Zapożyczyłem sobie klipy z filmiku Raw Gora, myślę, że znacie. Tak. Gündogan zszedł chyba za 75 tysięcy. Wiadomo, że on będzie u mnie w składzie, ale to jeszcze dużo czasu. Myślę, że do tego czasu dużo stanieje, więc na razie nie opłacało mi się go trzymać w klubie. Wolałem sprzedać i dzięki temu zarobić sporo hajsu. Także. No, mówię, otwierałem te paczki głównie dla kontraktów i kondycji, przy okazji właśnie mając nadzieję, że stanie się coś takiego, jak się stało. No, jakby tam wpadł jakiś Ibra czy coś, no to też bym się nie gniewał. No, niestety nie wszyscy mają farta jak kamyk, ale ja również nie mogę narzekać na to, co w paczkach trafią, bo już trzech zawodników takich naprawdę fajnych trafiłem. A w sumie paczek aż tak dużo nie otwierałem. Także, co się będzie działo? Mówię, jeżeli nie oglądaliście jeszcze pierwszego odcinka, to serdecznie zapraszam, bo no tam głównie wyjaśniam, co się właściwie będzie tutaj działo, dlaczego nie ma drogi do skilla i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten odcinek za to jest dłuższy, bo tamten mi wyszedł bardzo krótki, ten był chyba 6,5 minuty, natomiast ten trwa aż ileś tam, 13 chyba minut, także naprawdę warto. Pierwsze wzmocnienie to jest Kehl. Dlaczego Kehl? Koniecznie zajrzyjcie sobie do opisu, dam wam tam link, daję właściwie link. Zajrzyjcie sobie, nie chciałem go wrzucać tutaj w filmik, bo bałbym się, że mi YouTube coś zablokuje czy coś, bo niestety, no może nie jest to porno, ale i tak plus 18 bym musiał wrzucić, ale naprawdę warto zobaczyć, bo miałem taką bekę, jak to oglądałem, że nie mogę, a na pewno będę sobie z tego robił jaja, więc polecam obejrzeć, żeby rozumieć, o czym będę mówić. Santana myślałem, że będzie droższy, natomiast nie jest wcale aż taki drogi. Stwierdziłem, że Santana będzie idealnym wyjściem na tą pozycję środkowego obrońcy. W sumie jest, ma niską ocenę, za to jest świetny. Zdaje mi się, że i tak pewnie na samym końcu się okaże, że będę chciał dążyć prawdopodobnie do pary Dante i Hummels, a prawdopodobnie i tak skończę z Boatengiem i Santaną, bo wiadomo, że są szybsi. Ha! Chciałem wykorzystać Aubameyanga, ale tak już i 20 tysięcy, nie chcę tyle płacić, bo to miał być początek, miało nie być drogich zawodników, stwierdziłem, że Mario Mandzukic to jest opcja dla mnie. W sezonach grało się nim świetnie, no i muszę powiedzieć, że w Fucie jest równie kozacki. No i w sumie nie był aż taki drogi, że widzicie, stopniowo zmniejszałem cenę, aż dotarłem do tej właśnie ceny, która mnie interesowała, czyli 6200 za Mario Mandzukicia z pełną ilością kontraktów oraz kondycją. No pełno, czyli 7, no bo właśnie świeżutko wyjęty z paczki, tak samo jak Santana. Kehl nie pamiętam, ale chyba też. Son siada na ławce, Santana siada w jego składu, Abraham Mojżesz Noe i te sprawy. Abraham zostaje na ławce rezerwowych. I lecimy po mecz, po finałowy mecz o zwycięstwo po prostu w 10 lidze, o awans. No czy awans już, nie wiem, czy awans, i awans chyba mamy, tam walić awans, mistrzostwo się liczy, jestem teraz w dobrej formie, więc chcę wygrywać wszystko. A teraz odpowiadam, herb Górnika, Boże, Górnika, jakiego kurde Górnika, to jest herb Zawiszy Bydgoszcz, po prostu mi się spodobał, nie jestem z Bydgoszczy, broń Boże, jestem spod Lublina, więc tak to wygląda. Jones w 45 minucie zdobywa bramkę, koleś miał naprawdę mega solidny skład Serie A. Dlaczego grał słabo? Nie mam pojęcia, ale grał słabo. To muszę przyznać, że grał dosyć przeciętnie. Dlaczego miał jakiegoś tam randomowego gracza z Ligą? Też nie wiem, ale dla mnie liczyło się tylko jedno, żeby Mandzukic strzelił bramki. No i co robił? Strzelał bramki. Dwie główki w jednej akcji, no i Mandzukic nie daje bramkarzowi ani obrońcy szans na jakąkolwiek reakcję, ani obronę. No i wiecie, kolejna główka do Mandzukicia. Mandzukic tym razem bomba w długi róg. I w ten sposób Mandzukic w 69 minucie zdobywa bramkę na 4-0. Przeciwnik się zreflektował, strzelił hamsikiem, Benagli opuścił szmatę. Nie wiem dlaczego teraz też to zrobił. I właśnie dlatego po tym meczu kupimy sobie bramkarza. Ale co?
Perisic oczywiście nie mógł się powstrzymać i strzelił sobie finezyjny zza pola karnego. Muszę wam szczerze powiedzieć, że Perisic jest zdecydowanie najlepszym graczem do finezyjnych, jakim grałem. Tak mi się zdaje, że chyba jeszcze konkurencji żadnej nie znalazł, bo naprawdę finezyjny ciśnie jak po prostu hardkorowy koksu Majewskiego w dywanie. Wyglądaliście, nie, jak hardkorowy koksu z Pudzianem wynosili Szymona Majewskiego w dywanie, nie? Tak? No nie wiem, ale to było fajne, więc mi się podobało, mi się teraz przypomniało i zwycięstwo, 2000 monet dla nas, a najważniejsze, że 9. liga, 4 mecze wygrane. Wyjaśnię, dlaczego mam 5 meczy zagranych za chwilę. Na razie kupujemy Romana, Roman Weidenfeller, zdaje mi się, że jeden z lepszych bramkarzy w Bundeslidze, chyba zaraz za Adlerem i Neuerem. Myślę, że będziemy chcieli od razu z niego przejść na Neuera, dlatego właśnie uznałem go za takie dosyć mocne, duże wzmocnienie, dlatego po zwycięstwie w lidze właśnie kupujemy sobie Weidenfellera. No i lecimy tym razem do pucharu. Dlaczego 5 meczy zagranych? Wygranych właściwie dlatego, że musiałem zagrać jeden mecz single player tym pierwszym składem, żeby dostać trochę hajsu, żebym mógł jakby sobie przerzucić kasę z drugiego konta, wiecie, żeby móc wystawić zawodników. Ja potrzebowałem kasy, żeby zrobić sobie skład, co nie? Proste. Muszę sobie jeszcze kupić menadżera z Bundesligi. Zobaczymy jakiegoś tam, nie wiem, czy jest dużo menadżerów z Bundesligi, czy nie. Wiem, że z Ligi Angielskiej jest całe mnóstwo. Tu mam takie coś, że na początku nie znalazło przeciwnika, później tam nas rozłączyło w trakcie, więc dlatego tam takie wiksy się dzieją, ale w końcu nam znalazło już takiego prawdziwego. Skład Ligi Hiszpańskiej, ale troszkę jednak mi nie pasowało coś. Troszkę takie dziwne zgranie, dziwna formacja. I co? Wrzutka Draxlera po akcji Mandzukicia i Mandzukic również zdobywa bramkę na 1-0. Mandzukic do Perisicia, Perisic do Draxlera. Draxler strzela w nogi bramkarza. Mandzukic strzela w nogi bramkarza, ale ostatecznie Draxler strzela już nie w nogi bramkarza, tylko przy nodze bramkarza do bramki. Miller wykonuje sztuczkę, o którą mnie zawsze pytacie. To jest po prostu fake shot do przodu, trzymając modyfikator do trików i wrzutka na Mandzukicia. I Mandzukic oczywiście strzela bramkę z główki. Draxler, długie podanie do Mandzukicia. Długie, może nie aż takie długie, ale za to z fałsza, więc jest fajne. No i Mandzukic za pola karnego. Jego bramkarz też się tutaj nie popisał za specjalnie. Nie pamiętam, kto tam stał na bramce, ale jakiś tam knur. Tutaj widzicie, Miller wrzucił z samego rogu. Niestety koleś miał słabe połączenie. Pewnie koleś Kambodża, Somalia, te rejony. W sumie jak Kambodża i Somalia są zupełnie na różnych kontynentach i tak dalej. Ale i tak wiecie, ważne, że są w pizdu daleka i nie ma tam internetu, a i tak grają przez internet, więc no. Takich przeciwników z reguły znajduję. Muszę tego bardziej pilnować. I co? Kolejna bramka z wrzutki. Tak, wiem. Jestem nobem, nie umiem grać i tak dalej, ale tak mi się zdaje, że nadużywanie wrzutek jest tak samo noobskie jak nadużywanie długich podań czy jakichś tam innych rzeczy, więc no to obojętnie w sumie. Ale żeby nie było, że gram tylko z wrzutek, to tutaj taki sobie dribbling wykonałem Mandzukiciem, ze czterech rywali ominął i następnie finezyjny strzał, żeby zdobyć swoją szóstą bramkę w tym meczu, siódmą ogólnie. I wygrywamy. No pierwszy mecz w pucharze poszedł dosyć dobrze. Myślę, że wynik 7-0 jest to dobry wynik, szczególnie przeciwko no w sumie całkiem wyglądającemu dobrze składowi, no jednak nie grającemu aż tak świetnie. Miller 3 asysty, man of the match. Ponad 700 monet, chyba pierwszy raz w tej FIFA tyle mam. No i niestety paczki menedżerskie nie dostanę, bo dostaję się tylko raz na konto. No i tak to niestety wygląda. Kupujemy sobie Schmelzera za ten mecz, czyli naszą przedostatnie ulepszenie na lewego obrońcę. Niestety później jest tylko Alaba, więc no niestety, ale tylko jedno. Tu kupiłem Daniela Caligiuriego. Niestety on będzie grał tylko w jednym meczu, tak samo jeszcze Son wejdzie na jeden mecz, żeby odzyskać kondycję, natomiast stwierdziłem, że to jest głupie, żeby oni grali w meczach, jeżeli oni jakby nie są częścią serii. Mają grać tylko zawodnicy, którzy są najlepsi, których właśnie odblokowałem. Albo jeżeli przegram, no to wtedy zawodnicy gorsi. Natomiast no, oni wejdą, zagrają jeden mecz, a następnie już nigdy w życiu nie zagrają. Tak postanowiłem, wiem, jak będę jechał po prostu na kartach kondycji. Żeby tego po prostu nie psuć, no bo to jest po prostu psucie sensu całej serii.
Wchodzimy w mecz tutaj, chyba właśnie tutaj będzie tak, że będzie podwójne, że najpierw wam pokażę jedno wyszukiwanie przeciwnika, później drugie wyszukiwanie przeciwnika. No ale niestety, właśnie tak to wyszło. Były właśnie takie dziwne rzeczy, a nie, może jednak nie. No, drugie stroje, chyba pierwszy raz będziemy grać w tych całkiem białych strojach, albo drugi. To naprawdę solidny skład Serie A. No i Son strzela z Caceresa chyba. Właściwie strzał w bramkę, ale trafił Caceresa. Wrzutka na Draxlera. Draxler... What the fuck? Nie mam pojęcia, jak to wpadło, ale wpadło. Ja się nie będę czepiać, no teraz na miejscu przeciwnika prawdopodobnie byłbym lekko zirytowany. No, prawdopodobnie troszkę bym zrage'ował, ale no ja nie będę narzekać. Ważne, że gol. Ale to, co oni tam zrobili, to było takie what the fuck. No i co? Son, finezyjny strzał. Koleś był już po prostu rozbity, miałem wrażenie, że po prostu był na maksa wkurzony tym, co się stało i już jakby przestał grać na takim poziomie, bo wcześniej naprawdę było ciężko. Chiellini zdobywa bramkę dla niego, ale ja się odegrałem, strzelam, dopada do piłki Son, właściwie przy linii końcowej. Omija jednego przeciwnika, zwodzi tutaj drugiego, schodzi do środka i finezyjny strzał. Ho, ho, ho. Dużo finezyjnych idzie, dużo główek, dużo długich podań i tak dalej, no wiecie. Typowa FIFA 14, natomiast staram się też troszkę robić sztuczek i tak dalej, żeby nie było, że gram jakoś nudno. I w sumie tak też mi się gra ciekawiej. No i to jest ostatni mecz w tym odcinku. Znowu trzy mecze w odcinku, natomiast więcej było tego etapu w menu, jakieś kupowania. O Jezusie, przepraszam was bardzo, ale prawie mnie zabiły moje własne słuchawki, spadły mi tutaj z biurka. Także sorry za to, ale w ten sposób będziemy powoli kończyć ten odcinek. Mandzukic tylko jeszcze wejdzie do składu oraz Perisic. Wy mi oczywiście napiszcie koniecznie w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć w składzie. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia już jutro. Łapka w górę za długi odcinek, siemanko.